Siemanko, z tej strony Plafik TV. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię. Tak. Nie będziemy po prostu się śmiać i komentować po prostu trochę głupich ludzi, którzy się ośmieszają na YouTube. No naprawdę. Dzisiaj będziemy komentować taki pewien kanał, który nazywa Lady123 Laska. Ja wybrałam film z tatuażem, gdzie pokazuje swój tatuaż. I plus, jak wymawiać jej nick, więc wiecie, no więc taki bonus, to oj, mam super ofertę. Jeśli chcecie dostać super moce, to zostawcie w tym oto momencie łapkę w górę i to nie jest cringe. No ja nigdy nikogo nie okłamałam, więc wiecie, więc ten. No i tutaj mamy taki film. Czekajcie. Sekundę. Dobrze. Teraz przechodzimy. Naprawdę się boję, ale. Po pierwsze jestem po stronie ZPL, bo oni sprawią ze sobą wojnę. No i to intro jest głupie i chyba jest tutaj bunt ortograficzny. Nie wiem, ja się nie znam, ale coś tak sobie. Słuchajcie, muszę się wam pochwalić, że... Ja takie tatuaże robię sobie w szkole. W szkole i też za nie pobieram płaty. Tak. No. Ja sobie taki oto tatuaż, żeby uczcić po prostu miesięcznicę z Dawidem. Co? Jakim Dawidem? Czy mnie coś ominęło w tym kanale? Ale to ona mówi, że ona ma 5 lat. Czy tam jakoś ma jakieś tam 8 lat. Ale skoro jest w związku, to powinna mieć ponad chyba. Powinna mieć chyba co najmniej 15. Ale dobra, ja się nie znam. Oglądamy dalej. Wyrazić, jak bardzo go kocham, to wytatuowałam sobie ten tatuaż, mi kosztował 100 zł. Aż 100? Za 100 zł to można sobie kupić profesjonalną maszynkę. Plus zapas atramentu, no więc no trochę się nie opłaciło ci. No ale ja się nie znam. Więc wiecie. Nie no, widzicie to, jak wytatuować mój nick. Serio, taki bunt ortograficzny. I to jest Emilka, w ogóle to zrobiła. Jak ja... A, spoko? No. Spoko, na pewno ją znam. Ładne, nie widzę, czy ma talent, nie robi tatuaż. No właśnie. Następny to będzie, sobie zrobię i napiszę Justin. Justin, bo wiecie, że Justin Bieber i ona jest prestiżowa. No więc wiecie. No i bo jedna taka youtuberka Little Monster też kiedyś miała tatuaże. I ja chcę tak jak ona, żeby po prostu te tatuaże będę poprawiać co jakiś czas i nie będę myła tej ręki, żeby to się nie zniszczyło, bo ona. Ble, ja jej nie podam już ręki. O ile blej, będę musiał kiedyś podać rękę. Też tak robiła. I działało. I to ja też tak. Ona nadal tak robi pewnie. No. Tylko że ona jest teraz sławniejsza, to może. Ale ty w ogóle nie jesteś sławna, więc wiesz. Ona pewnie nie miała takiej sławnej piercerki, tatuatorki, jak ja mam Emilkę. Co? Ja nawet nie wiem, jak ona wygląda, więc ona nie może być sławna. Tylko ona jakiegoś... Ona sama żała. Takie beznadziejne robiła, no, sobie. Żal. Jakbyś markerem za 2 złote. A ty czym robisz, co? Długopisem za 2,5 złotych. Ło, ale no nie tak ostro, no. To widać, że to jest długopis. I ta muzyka w tle też jest taka głupia, że ja ten link najchętniej by wyłączył, ale się dla was poświęcam. I to było zrobione właśnie takim oto atramentem. Więc widzicie, no stuwa poleciała, widać już za co płaciła. Sobie to tak z USA. Coś serduszko może, albo napisz
literką I może serce. To już nie jest takie ładne, no ale dobra. No. Jezus Maria, ale to jest jeszcze brzydsze. No prawda. W ogóle macie problemy techniczne z tym filmem. Jezus, czekajcie. Ja to już muszę wyłączyć. Kurde. Ech, wracając do tego, co ja mówiłem. Ona nagrywa beznadziejne filmy. Naprawdę. Ja gdybym mógł, gdybym pracował na YouTube, to bym zbanował jej kanał i wszystko. Jak ja widzę na jej kanał, Jezus, wam jeszcze raz, jeszcze coś wam pokażę. To jest chyba jeszcze głupsze. O Jezus. Maria. Co to jest? Jezus Maria. Rozumiem, że ona ma więcej słów ode mnie. No, ale... Dobra. Ja wam coś muszę pokazać. Ja napiszcie, jakie gry chcecie w tle, to ja sobie też będę mógł je instalować. No teraz już mi się kończyć. O Jezus! Muszę wam coś pokazać. To jest. To jest zbytnio legendarne, bym ja tego nie mógł pokazać. Zobaczcie. Jest już. Jest. Mam 10 lat i jestem w ciąży. Trzy wykrzykniki. Sery, dobra, my musimy to oglądać. Albo to już w następnym odcinku. Jeśli chcesz na następny odcinek i plus dostać super moce, to zostaw w tym oto momencie subskrypcję. Ale my już widzimy się w następnym odcinku. Pa!